Słuchajcie, się skusiłem. Cholera jasna z tymi Włochami. Skusiłem się. Mamy prosciutto na śniadanie. Tak, kanapeczka. Wziąłem dwie dla siebie, dla Iwony. Ile za taką kanapeczkę? 5 eurusów. I ona jest ta na zimno, ale jest kupa szynki i jakieś warzywa, jak widzicie. Na pewno jak zjem, to przetestuję. Na razie jeszcze się porozglądam. Także pierwsze jedzenie, prosciutto. Tym razem to zwiedzanie będzie trochę spokojniejsze. Spokojniejsze przez to, tak jak widzicie, ja staram się spokojnie wam pokazać jedzenie. Wtedy ten Rzym to była wariacja, ale i tak nie żałuję. Natomiast tym razem będzie to spokojniejsze zwiedzanie. Tak jak mówiłem, ja mam plan tutaj. Kurczę, muszę schować to prosciutto. I tu było podpisane, że to jest prosciutto, a tam, jak w Rzymie kupowałem, to nie było nic napisane. Budżet, znowu będziecie mi cisnąć. Budżet mamy mały. Wzięliśmy po 140 euro. Nie ukrywam, będziemy też, oprócz takich rzeczy, to na pewno będziemy próbować pizzę i na pewno trzeba będzie kupić jakieś bilety na PKP. Ale stołować się będziemy się starać w Too Good To Go, z tego względu właśnie, że to jest bardzo dobre jedzenie. Zazwyczaj z późnym porankiem albo wieczorami i ja uważam, że dużo tańsze, ale, a nadające się do spożycia, więc będziemy też stołować się w Too Good To Go. A teraz to mówię, prosciutto na śniadanie. No i przede wszystkim na spokojnie. Ja teraz mam spokój, jednak nocleg daje ten komfort. Nocleg daje ten komfort, chodźcie na drugą stronę. Ja zabłądzę zaraz. Nocleg daje ten komfort, że nie musicie lecieć na wariata. Ja teraz spokojnie wstałem. Wiem, że mam cały dzień i jeszcze do tego drugi. No i naprawdę nigdzie mi się nie spieszy. Nigdzie mi się kompletnie nie spieszy. Tu ja mówię, patrzcie, tu chodzą wszyscy jak chcą, idę ja. To są Włochy, to jest Italia. I tak zaczyna się zwykły dzień we Włoszech. Kto wylukał Włoszkę ładną przed chwilką? Rzadki widok, ciężko znaleźć ładną Włoszkę. Także tak się zaczyna zwykły poranek we Włoszech. A my się tutaj kawałek przyjdziemy. Na pewno nie będziemy zwiedzać kebabów, tylko skupimy się właśnie na makaronach, na takich rzeczach jak to, bądź też na pizzach, o ile będzie to możliwe. Także no zobaczcie, kolejna jakaś tam uliczka. Ja na razie tu pokażę okolicy, bo my jesteśmy na farcie. Przyfarciło się, jak szukałem przez Bookinga noclegu, to przyfarciło się, że jesteśmy przy samym dworcu. Przy samym dworcu i to też robi robotę, bo słuchajcie, jak mamy zamiar jeździć teraz pociągiem dzisiaj, to kurde, to dla nas ten dworzec to jest zbawienie, bo mamy kurde 3 kroki do dworca i jesteśmy na dworcu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Że jest syf. To na pewno. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Koszt noclegu, może tak. Koszt noclegu. My za 2 doby, za 2 noce do spania zapłaciliśmy po 180 zł za głowę. Czyli 90 zł za dobę. Nie jest to wysoka cena moim zdaniem jak na Włochy. Nie jest to wysoka cena w ogóle do spania. Ja wam pokażę ten hotel potem w środku z bliska. Bo myślę, że nad morzem, w jakimś hostelu czy coś, w hostelu myślę takim nad morzem bałtyckim, takim jak Lido, jak ja spałem, myślę, że zapłacilibyście 150 zł za dobę. Natomiast w jakichś takich prywatnych domach może byście się zmieścili w 80, 70, bądź też w gorszych warunkach 50 zł. Także ja myślę, jak na Włochy, to nie jest wcale cena wygórowana. Kurde, gdzie tu iść, słuchajcie? Gdzie tu iść, żeby nie zabłądzić, żeby wam jeszcze troszkę tutaj pokazać tych okolicznych uliczek. Bo później, jak będziemy szli, bądź też jechali, to
całkiem możliwe, że nie będzie mi dane akurat tędy przechodzić. Więc wolę wam pokazać, chodzę z tymi kanapkami jak dekiel, nie? Wolę wam pokazać to teraz. Buongiorno. Wolę wam pokazać to teraz, na ile jest to możliwe. Wąskie uliczki. To ma swój urok po prostu. Czy jeszcze będą Włochy w ogóle na wyjazdach? No, powiem wam, że trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, bo kusi jest słońce, może być ciepło. Bo kusi tutaj ten klimacik, nie powiem, że nie. Bardzo mi się tu podoba. Czy jeszcze będą Włochy? No chciałbym teraz już następną jakąś podróż, o ile się odbędzie, to chciałbym jednak już do innego kraju. Ale to wszystko też zależy od cen biletów. Od cen biletów pociągowych, bądź też lotniczych. Także wszystko od tego zależy. Jak to będzie wyglądać? No na pewno już drugi raz do Pisy raczej się nie wybiorę. No ale patrzyłem na mapach, słuchajcie, to dostępne są takie kraje, no jak wiecie, Norwegia, Szwecja, cenowo, bilety cenowo, Szwecja, Norwegia, Bułgaria jest dosyć w dobrej cenie. Oczywiście Włochy dalej. Dziwne, że te Włochy są takie tanie, albo tak dużo ludzi jeździ, albo nie wiem. Można znaleźć okazję na Cypr lub Grecję, także tylko kwestia znalezienia odpowiedniego miejsca i ceny dostosowanej do mojej kieszeni. Także macie tu, mówię, kawałek tej, macie kawałek pizzy. Ja jeszcze pizzy nie jadłem. Tu mamy kolejny jakiś minibar. Jeszcze kawę nie piłem, ale wiem, że jest i że będzie można wypić. No tak to wygląda, już jakaś prosta, długa, daleka ulica. A chodźcie tam, podejdziemy, zobaczymy. Najwyżej się wrócę. Chodzi chyba o to, żeby wam jak najwięcej tych uliczek pokazać. I jak wygląda o poranku Pisa. Mieliście filmik, jak wygląda trip nocny, a teraz będziecie mieli, jak wygląda trip poranny. Kiedy ranne stają zorze. O, tak bym powiedział. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Powiedziałem, słuchajcie, że w tym roku wysoko sobie postawię poprzeczkę i faktycznie, przynajmniej na razie tak jest. Oczywiście wiadomo, że zawdzięczam to ludziom, którzy mnie oglądają. Zawdzięczam to ludziom, którzy donatują mnie na lajtach. Bardzo wam za to dziękuję. No bo wiadomo, że bez was no nie zrobiłbym takiego tripu. Nie miałbym szans. Oczywiście zaraz tu będą komentarze, no bo można pracować gdzieś indziej i jeździć. Oczywiście, że można pracować gdzieś indziej i jeździć, tylko czy ja do okresu, czyli do końca marca, pracując gdzieś indziej, zdołałbym pojechać dwa razy do Włoch, raz do Szwecji, pojechać sobie samochodem na Litwę, ale to na chwilkę, wiadomo. Myślę, że by było ciężko. Myślę, że urlopu raczej nikt by mi tak chętnie nie dał, żebym mógł co chwilę jeździć do... Kolejny bar. Co chwilę jeździć do Szwecji, bądź też do Włoch, czy też w inne kraje, co też planuję. Nikt by mi takiego urlopu po prostu, słuchajcie, nie dał. Tędy przechodziliśmy chyba w nocy. Coś tak czuję. No i tam mamy jakieś stare budynki. Ale już podejdziemy. Zanudzę was tymi filmami, ale wybaczcie mi. Wybaczcie mnie.
ale podejdziemy tutaj i widzicie, znowu nie wiem co to jest, w jednym ręku trzymam żarło, w drugiej kamerę, a widzę, że to jest jakiś na pewno stary kawałek budownictwa. No ale nie jestem w stanie teraz nawet tego sprawdzić. Natomiast jak podejdziemy pod krzywą wieży, to postaram się wam przyswoić jakieś informacje, chociaż czy ja mam być realny w swoim zwiedzaniu, czy mam po prostu być wyklepany, tak jak większość kanałów, które naczytają się kupy książek, przewodników i potem nam tą wiedzę przedstawiają, czy mam być taki trochę sztuczny, czy po prostu mam iść i powiedzieć: wow, ale patrzcie, jak to zajebiste. Chyba tak jest lepiej, nie? Bo to jest mój styl zwiedzania. Podejdziemy tam pod te mury, może nie aż tak blisko. Bo to jest, słuchajcie, mój styl zwiedzania i powiem co, powiem więcej. Dla tych, co tak krzyczeli, że byłem we Włoszech i gówno widziałem w Rzymie, to powiem wam jedno. Obejrzałem kilka filmów podróżniczych, na których takie tripy robili Włosi. Czasami, zazwyczaj to parki włoskie, czyli kobieta z mężczyzną. I powiem wam jedno, że oni byli w tych samych miejscach i mniej więcej, co więcej wam powiem, szli tą samą drogą w Rzymie co ja. Tylko że nie, tylko że na odwrót. O, tak bym powiedział. Nie zaczynali od Romy Termini, tylko zaczynali od drugiej strony, od tej tam, gdzie kończyłem, czyli od Koloseum. No tu jest na pewno, to jest jakiś stary zabytek na bank. Odyna raczej nie spotkam, nie sądzę. Tak zaczyna się życie rano. Piszcie i tak będziemy kończyć ten materiał. Ja kart mam w ciul, więc materiałów podejrzewam, że będzie w ciul. Tam jeszcze coś jest, ale ja bym chciał wrócić z tymi kanapkami. Głodna Litwa śpi, trzeba się najeść. A korci iść, słuchajcie, korci iść, bo zobaczcie, tutaj też jest coś niespotykanego, coś fajnego. Jakieś takie budownictwo. No ale my będziemy wracać. Jeszcze na pewno gdzieś tymi uliczkami będziemy przychodzić, więc będę wam to nagrywał. A tutaj macie kawałek jakiegoś starego, na 100% starego muru. I popatrzcie, znowu te wąskie cegiełki. Wszechobecne we Włoszech wąskie, wąskie cegiełki. I śmietnik, niestety śmietnik. Ja was pozdrawiam. Pozdrawiam was z Pisy. No i zapraszam na kolejne filmy, bo mam nadzieję, że we dwójkę to będzie się działo, będzie wesoło. Będzie co oglądać. Tak jest. I tyle.